Następnego ranka kierujemy się ku obszarowi działań bojowych, na których przypieczętowana została klęska Polski. Oto Sochaczew, czołowa zdobycz grupy Armii Południe w bitwie nad Bzurą. Przez opustoszałe ulice wiatr rozprzestrzenia ogień od domu do domu. Już przy pierwszych działaniach odbywają się próby nawiązania łączności lotniczej w mieście. W żadnym wypadku połączenie między Führerem a frontem nie może zostać przerwane. Ulicami uchodzą Polacy wraz z resztą pokonanej armii. Wojna jest za nimi. Przed nimi niewola. Stoimy na drodze z Sochaczewa do Wyszogrodu. Jest to droga przegranych dywizji. Września 22. To czas największej bitwy kampanii wrześniowej, mianowicie bitwy nad Bzurą. Uczestniczyły w niej dwie polskie armie. Armia Poznań i Armia Pomorze. Głównym celem tej akcji było umożliwienie polskim wojskom przebicia się do Warszawy, jak i opóźnienie całego ataku właśnie na stolicę. Bitwa rozpoczęła się od polskiego natarcia w kierunku Strykowa, Łowicza i Ozorkowa. Porucznik Wojciech Chełmkowski wspomina. W czwartym szwadronie pierwszy do natarcia szedł podporucznik Stanisław Kurantowski. Dzielnie prowadził swój pluton. Ułani podchodzili w ciemnościach i cicho otaczali stanowiska niemieckie, a potem wybijali załogi, zdobywając zagrodę po zagrodzie. Nad ranem, w świeżo zdobytym gospodarstwie, kilkunastu Niemców leżało zabitych, a kilkunastu stało rozbrojonych. Resztę obsady wypchała drużyna kaprala Banyszka z sadu. Niemcy wchodzili na podwórze i podnosili ręce. Kurantowski, zadowolony z kolejnego osiągnięcia swych żołnierzy, pochylił broń i zaczął wydawać rozkazy. Nagle w czwarty szwadron wpadły jedna po drugiej dwie grupy Niemców wycofujących się z krzyżówki. Gruchnęła nowa palba. Strzelali wszyscy ze wszystkich stron. Nastąpiło starcie wręcz. Kurantowski, pochłonięty zwalczaniem pierwszej grupy, dostał się w ogień drugiej. Trafiła go cała seria z pistoletu maszynowego, strzelona bardzo blisko z boku. Skoczył na pomoc kapral z Banyszek, ale za późno. Śmiertelnie ranny najmłodszy oficer pułku kończył z bladłymi ustami swój ostatni rozkaz bojowy. Nadbiegł porucznik Stankiewicz i chwycił Stasia za rękę. Spisał się wspaniale. Kurantowski uśmiechnął się. Tak skończyło się jego młode życie. Szczaniecki i Kurantowski, bliscy krewni, spoczywają obok siebie na cmentarzu w Sobocie. Po czterech dniach walk, 12 września, natarcie zostało zatrzymane wskutek wyczerpania sił własnych i rosnącego naporu nieprzyjaciela. Panie, jak te wszystkie Niemcy tu weszli! Jak te czołgi tu wjechały!
Tu wszędzie krowy mnie zabili na polu prosto. I myśli pan, że to tak fajnie wszystkie krowy... A nasze dzielne chłopaczki przyszli i przegonili tych szatanów. Wie pan, jaka tu bitwa była? Panie, nasze chłopaczki do tych wszystkich zgarnęli do dołu i zakopali. Te szatany to takie pomioty, czarcie. Fu! Na tego Hitlera i na tego Goebbelsa. Wtedy to generał Kutrzewa postanowił zmienić cały plan bitwy. Postanowił wycofać swoje jednostki spod Ozorkowa i Strykowa i uderzyć w rejonie Łowicza, nacierając na Skierniewice. Tego też dnia Niemcy zaatakowali Sochaczew. Sochaczew przechodził kilkakrotnie z rąk do rąk. Natarcie na Skierniewice nie potoczyło się po myśli generała, gdyż Niemcy ściągnęli posiłki w postaci kilkudziesięciu wozów i czołgów. Jednostki atakujące Łowicz musiały się wycofać na pozycje wyjściowe na lewym brzegu Bzury. W tym momencie bitwa była już przegrana. Obu armiom brakowało ludzi i sprzętu. Byli otoczeni. Wśród żołnierzy krążyły pogłoski, że jacyś oficerowie pertraktują z Niemcami o złożeniu broni. Zapanowało wzburzenie. Jedni chcieli się jeszcze bić, inni uważali, że należy zaprzestać walki. Pod Iłowem, na postoju, odchodzili ci, którym odwrót wydawał się już w tej chwili bezcelowy. Mimo to oddziały nie zmniejszały się. W miejsce tych, co odeszli, dołączali żołnierze silnej wiary i woli, którzy chcieli bić się do ostatka. Dlatego generał Kutrzeba zdecydował się kolejny raz zmienić plan bitwy. Postanowił przebijać się na Warszawę w rejonie Brochowa. Od południa ten manewr miał osłonić 3 dywizje piechoty Armii Pomorze, a od zachodu i północy ułani generała Grzmota Skotnickiego. Tutaj należy wspomnieć postać Ludwika Głowackiego, polskiego kapitana artylerii, który to pod wsią Różki, mając do dyspozycji raptem tylko kilka dział, powstrzymał natarcie nieprzyjaciela, niszcząc 22 czołgi i 31 motocykli wroga. Prowadzę ogień na celowniku 1600 i 1500, z najwyższym natężeniem. Nagle wśród czołgów powstaje jakieś zamieszanie. Nie chcę wierzyć własnym oczom. To chyba niemożliwe. Czołgi zawracają i uciekają. Podaję natychmiast tę radosną wieść żołnierzom baterii. Moi chłopcy cisną się na strych, do okienka. Następuje odprężenie. Jednak ognia nie przerywam. Telefonuje oficer ogniowy. Zapalniki natychmiastowe skończyły się. Jakimi zapalnikami strzelać? Jakie masz? Kamienie wkręcaj, lecz strzelaj. Kiedy Niemcy wpadli do wsi, pracowałam akurat w ogrodzie. Kule latały na prawo i na lewo. Myślałam, że nie przeżyję tego dnia. Schowałam się za stodołą. Martwiłam się o innych mieszkańców wsi, ale miałam nadzieję, że będą mieli tyle szczęścia, co ja. I nagle z drugiej strony usłyszałam polskie krzyki, które przeplatały się z niemieckimi. Okazało się, że to był polski oddział. Dzięki genialnie przeprowadzonej akcji mogę z wami rozmawiać. Po bitwie w obozie jenieckim niemieccy oficerowie pytali kapitana, czy jest mistrzem Polski w strzelaniu artyleryjskim. Odpowiedział, nie, jestem przeciętnym oficerem. To małe zwycięstwo, choć chwalebne, nie zmieniło tragicznego losu polskich żołnierzy. Od 16 do 19 września polskie wojsko było nękane atakami lotnictwa i czołgów. Jakiś czas temu mojego ojca zaciągnęli do wojska. I teraz kompletnie nie wiem, gdzie jest. Chodzę, szukam. Nawet dzisiaj, kiedy szukałam go w Brochowie, musiałam się ukryć, bo była jakaś strzelanina. Ja kompletnie nie wiem, o co chodziło. Nie wiem, Niemcy z Polakami, nie mam pojęcia. Schowałam się w krzakach, a potem widziałam, jak nasi idą. I musiałam przybiec, musiałam się zapytać. Ale widziałam tylko, że może trupa niosą, tylko jakieś buty było widać i ostrogi. Nie wiem, to chyba był ktoś ważny. W sumie szkoda. Mam nadzieję tylko, że i po tamtej stronie mieli tyle samo strat. Podczas przeprawy pod Tułowicami zginął generał Grzmot Skotnicki. Był to człowiek niezwykły, odważny, honorowy. Jego żołnierze po wojnie wspominali, że nigdy nie wydał komendy naprzód. Zawsze wołał za mną. Oprócz generała Skotnickiego nad Bzurą zginęli jeszcze dwaj inni polscy dowódcy, mianowicie generał Franciszek Wład i Mikołaj Bełtycz. Wychodząc z lasu na drogę, zauważyliśmy zbliżające się z dala tabory. Okazało się, że na kilkunastu chłopskich podwodach więzieni są ranni nasi żołnierze i Niemcy. Za ostatnim wozem szła grupa żołnierzy z naszego pułku. Szli poważni i skupieni. Na wozie były zwłoki przykryte kocem. Zapytałem, kogo wiozą. Odpowiedzieli, zobacz, był to nasz dowódca generał Franciszek Wład.
Prowadziłem skrupulatne zapiski przygotowywujące ewidencję poległych. Gdy przyszła kolej na Tułowice, okazało się, że na pierwszym wozie przywieziono stamtąd ciała cywilów rozstrzelanych przez Niemców 12 września, zaraz po wejściu do tej wsi. Drugim wozem przywieziono zwłoki żołnierzy. Zacząłem szukać ich znaków tożsamości lub dokumentów. Żaden ich nie miał. Nagle zobaczyłem na ramienniki generalskie, odpiąłem jeden z nich, zdjąłem z butów ostrogi, a za mankietem odkryłem medalik z wizerunkiem Matki Boskiej. I tak doszło do odnalezienia ciała generała Grzmota Skotnickiego. Wszystkie te przedmioty przesłałem przez łącznika do siostry generała zamieszkałej w Warszawie. Zwłoki jego pochowaliśmy wraz z 1500 żołnierzami. Bitwa zakończyła się 22 września. W zemście za duży opór Niemcy rozstrzelali 50 polskich żołnierzy w rejonie cegielni na Boryszewie. Kiedy wracałem do domu, usłyszałem na cegielni jakieś hałasy. Musiałem przyjść zobaczyć, co się tutaj dzieje. Kiedy tu przyszedłem, zobaczyłem polskich jeńców w liczbie, nie wiem, 50-60 i niemieckich żołnierzy. Wyglądało tak, jakby chcieli wykonać na nich wyrok. Schowałem się właśnie tu, w tych krzakach, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zobaczyłem polskich żołnierzy ustawionych w jednym szeregu. Jeden z nich krzyknął, że za Polskę walczył i za Polskę umiera. Wtedy Niemcy wykonali wyrok. W tej bitwie po polskiej stronie wzięło udział 225 tysięcy żołnierzy, a po niemieckiej aż 425 tysięcy. Niemcy mieli również wsparcie 400 pojazdów pancernych i czołgów i 300 samolotów. Polskie straty wyniosły 17 tysięcy rannych, poległych i zaginionych. Do niewoli dostało się 100 tysięcy polskiego wojska. Niemcy ponieśli straty w wysokości 10 tysięcy poległych, rannych i zaginionych. Zniszczonych zostało 30 dział, 50 czołgów i 100 samochodów.